Kręci internet. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kochani, godzina 9 w Polsce, godzina u mnie 16, dlatego że dzisiaj mam wyjątkowego gościa, to tak chyba powinnam pokazać, wyjątkowego gościa z Polski, z Europy, a ja nadaję do Was z Australii, więc mamy bardzo dużą różnicę czasu i dlatego też mamy taki czas, gdzie być może większość z Was jest w pracy albo też macie lunch. Zobaczymy. Dzisiejszy temat, który dla Was przygotowałam, to temat marzeń, ale nie tylko marzeń samych w sobie, bo ja wiem, że teraz grudzień, koniec roku, zakończanie wszystkich swoich projektów, a później się zacznie wysyp kursów, szkoleń, jak zrobić marzenia, co żeby się spełniło, karnety na siłownię i tak dalej. Ale marzenia to nie jedno, to jedno, które warto spełniać, a dzisiaj sobie porozmawiamy o marzeniach, ale pójdziemy głębiej, bo z moim gościem wyjątkowym porozmawiamy o marzeniach, ale o radości, bo moje zdanie jest takie, że do radości przyciągamy wszystko, co najlepsze. Ale zanim to zacznę, widzę, że już się wskakujecie, zbieracie. Zanim zacznę, no to w naszej społeczności witamy wszyscy najpierw naszego gościa. Uwaga, Vito Cassetti i zaraz Wam chwilę o nim powiem. Wielkim sercem. Ja witam moją społeczność. Buongiorno. Witam moją społeczność i my się tak witamy wielkim sercem, bo to jest witajcie w społeczności pełnej radości, ponieważ tutaj jest dużo radości. W radości budujemy piękne życie. Uwaga, moi drodzy, Vito Cassetti. Znacie go? Być może znacie go z telewizji, być może znacie go z innych przestrzeni, być może znacie go z tego słynnego, legendarnego programu rozrywkowego Europa da się lubić. Jeżeli go może nie kojarzycie, może jesteście zbyt nieoglądający, bo może nie kojarzycie, to zaraz jak usłyszycie ten głos, to pewnie go skojarzycie. Ja Vito znam nie tylko z tego programu Europa da się lubić, ale Vito znam też z różnych wystąpień dla przedsiębiorców. Vito również znam z tego, że on jest masterem, czy prowadzi przepiękne takie szkolenia dotyczące osobowości, struktogramu, kolorów mózgu. To jest świetna sprawa, żeby poznać taką osobowość i samego siebie. Vito to jest człowiek, który nie tylko podróżuje po świecie, nie tylko przyjechał do Polski z Europy, z Włoch, nie tylko ma przepiękną żonę, ja jestem zawsze zauroczona, jak gdzieś tam widzę Was razem, ma wspaniałą rodzinę i tworzy marzenia. I tworzy marzenia na scenie, z ludźmi, tworzy programy telewizyjne, tworzy biznesy stacjonarne, telewizyjne, więc dzisiaj powie nam, jak on to wszystko tworzy, jak on to łączy przepiękną, wielką rodziną, podróżami po świecie, po kraju, Polska, Włochy. Vito, powiedz nam trochę o sobie, żebyśmy mogli Cię bardziej poznać. Buongiorno, dzień dobry. Buongiorno. Przede wszystkim mam taki nawyk zadawania pytania. Ja zawsze, prawie zawsze zadaję pytanie, ale dzisiaj to ty zadajesz mi pytanie, ale jedno pytanie muszę zadawać, ponieważ ostatni raz się spotkaliśmy w Polsce na takim kongresie, na konferencji biznesowej w Polsce, a teraz to ja wiem, że większość ludzi wie, dlaczego jesteś w Australii, ale na przykład ja zostawiłem nie przez telefon, kiedy rozmawialiśmy, nie przez komunikatory, ale zostawiłem na tę chwilę usłyszeć od ciebie why you are in Australia. Dlaczego jesteś w Australii? Wiesz, wiele ludzi mnie o to pyta, dlaczego akurat do Australii? Wiesz co, ja mam z moimi podróżami to tak, że zazwyczaj przychodzi do mnie, mam ogromną, długą listę marzeń i w momencie, kiedy wiem, że teraz mogę spełnić to marzenie, mam takie możliwości, to mówię, okej, przekraczam albo rozszerzam moje granice, rozszerzam moją strefę komfortu i jadę. Oczywiście wiąże się to z wieloma różnymi nieprzespanymi nocami i przerabianiem tej decyzji w głowie, ale później stawiam na jedną kartę, kupuję bilet w jedną stronę i mówię, okej, polecę, sprawdzę. I mam takie powiedzenie, jeżeli Australia na przykład pragnie mojej miłości, to niech mnie tam zaprosi i moja podróż niech będzie łatwa, przyjemna i niech tam się czuję spełniona. I jeżeli
po przespanej nocy czuję, że to jest to, czuję, że układa mi się dobrze, czyli łatwo bilet mi kupić i tak dalej, chociaż miałam perypetię, bo zostawiłam telefon na lotnisku i 5 tygodni byłam bez telefonu, ale mówię, okej, chciałam urlop. Chciałam urlop, mam urlop, totalnie, ale nie mam czegoś takiego, nie mam czego, bo ja jadę tutaj, jestem sama, ja nie mam znajomych, nie mam rodziny, nie mam przyjaciół, nie znam rejonu, nie znam terenu, nie znam kultury i to mnie pociąga, żeby poznawać to, ale tak naprawdę poznaję siebie. I gratuluję, gratuluję, bo jednak zazdroszczę ci, zwłaszcza, że teraz tutaj zaczyna się zima. Pokazywała się już zima, mimo że jest jesień i te podróże troszkę powodują, że zazdroszczę ci, no, bo Australia niesamowite. Gratuluję, gratuluję. I teraz wracamy do pytania. Cieszę się, że do mnie mówisz Vito, jeszcze raz Vito, pomimo, że na stopce, jak widzisz, jest Witold, bo to pozwala mi odpowiedzieć na przykład o pierwszym marzeniu, który miałem jako nastolatek, to znaczy, żeby wyjeżdżać do Polski. Tak, kochani moi drodzy, moja mama jest Polką, tata Włoch, dlatego nazwisko włoskie. Urodziłem się we Florencji, w Toskanii. I ponieważ mama jest Polką, to zawsze jakby byłem związany z Polską. Na przykład mam podwójne obywatelstwo. Mało kto wie, mam obywatelstwo włoskie, tam gdzie się urodziłem, ojciec Włoch, ale też mam obywatelstwo polskie. I teraz pierwsze marzenie, o które chcę opowiadać wam, które spełniłem, bo już mieszkam 24 lata w Polsce. To, o, właśnie chciałam zapytać, 24. To, że czułem, że jednak będą wielkie zmiany na świecie, w Europie, bo ja jestem 69 rocznik, to znaczy, że byłem nastolatkiem w latach 80. Tak? W latach 80. W 80 roku miałem 11 lat, więc 83 to byłem nastolatkiem. I w tym okresie marzyło mi się, że ja będę mieszkał w Polsce. Już czułem, że będą wielkie zmiany, które potem były na koniec lat 80, prawda? Bo teraz my już żyjemy w innej rzeczywistości, nawet nie pamiętamy, nie chcemy pamiętać, albo niektórzy, którzy mają 20 lat, to w ogóle nie żyli w tych okresach, ale było trudno. We Włoszech było trudno w tych czasach dla ciebie? Było trudno w Polsce, mówię, było trudno w Polsce, więc dlaczego to marzenie, że ja z zachodniego kraju, gdzie wszystko było, tak jak teraz wszystko jest w Polsce, prawda? Dlaczego chciałem? No, bo wiedziałem, że będą zmiany. Czułem. Nie to, że wiedziałem, ja nie jestem ani prorokiem, ale taka intuicja i oczywiście tęsknota też do rodziny ze strony mamy. Do rodziny ze strony mamy, bo jednak ja od czasu do czasu bywałem w Trójmieście dokładnie, w Gdańsku, żeby zwiedzać właśnie dziadka, babcie i wujka, to znaczy stronę mamy, nie? Rodzina ze strony mamy. Więc potem okazuje się, że ja kształciłem w sobie taką wenę ekonomistę biznesową i na początek latach 90. kiedy już miałem nie 11 lat, ale 20 parę lat, prawda? Okazuje się, że Polska zmieniła się radykalnie i gospodarka polska stała się bardzo interesująca, żeby ją rozbudować. Bo oczywiście, że nie wystarczyło pierwsze 10 lat, latach 90., żeby definitywnie kształtować gospodarkę polską. To potem przyszła Unia Europejska 2003-2004 i fundusze unijne, bo wiemy, że jeśli chodzi o gospodarkę, to potrzebujemy dużo pieniędzy. Troszeczkę jak po II wojnie światowej plan Marshall, który wylewał we Włoszech, we Francji, w tych właśnie zachodnich krajach w Europie miliardy dolarów. Nie? Potem jeśli wylewasz miliardy dolarów
w państwach różnych, to nie ma co się dziwić, że jest rekonstrukcja, restrukturyzacja, nowe autostrady, nowe mosty, nowe tunele. Włochy są słynne, że mają i wiadukty, i tunele, nie? Bo jest pełno gór, Apeniny, Alpy, więc pierwsza rzecz, która Polacy się dziwią, kiedy idą do Włoch, że jest pełno tych tunelów, nie? Tak jak teraz do Zakopanego. Nareszcie moja mama mieszka we Włoszech, ona mieszka w miasteczku Forlì. I jak jechaliśmy do Florencji górskim szlakiem, to niejednokrotnie musieliśmy się zatrzymać, bo jak ja zobaczyłam nawigację, to po prostu zdjęcia robiłam nawigacji, takie piękne te tunele, serpentyny. I dlatego też te Włochy naprawdę są urzekające. Zastanawiało mnie to zawsze, dlaczego ty w tym pięknym, ciepłym kraju nie jesteś tylko w tej zimnej Polsce. Bo spełniłem swoje marzenie jako nastolatek, że będę w Polsce mieszkał. Potem to się coraz bardziej wyjaśniło, że ponieważ lubię handel, lubię biznes, lubię pracować na własny rachunek, jest to oczywiste, że dla mnie pół Polak, pół Włoch, 10 razy lepiej się żyje biznesowo w Polsce. Bo we Włoszech już jest jakby za późno tak naprawdę na takie. Trochę siesty dużo we Włoszech, co? Tak, po prostu ta ekonomia stoi. Tak? I dla takiej osobowości jak mojej, to bym się troszkę dusił, jeśli chodzi, bo wiecie, jako turysta, Regina, jako turysta oczywiście zapraszam we Włoszech. We Włoszech jest 8 tysięcy kilometrów wybrzeża kontra 600 kilometrów w Polsce. No jest co wybierać, prawda? 8 tysięcy kontra 600 kilometrów. Dokładnie. Albo Morze Śródziemne kontra Bałtyckie, że jest cieplejsze śródziemnomorskie klimaty, prawda? W związku z tym turystycznie nie mam wątpliwości. No, albo gdybym był na emeryturę, nie mam wątpliwości. Gdybym był rentierem, nie mam wątpliwości. Włochy, bo cieplej, bo ładne, bo piękne, bo północ jest piękne, południe jest piękne, mamy jeziora, mamy górę, mamy morze, mamy jedzenie, mamy piosenki, prawda? Wszystko pięknie dla turystów. Dla kogo? Dla turystów. Ale jeśli ktoś chce budować swoją przyszłość, nie? Od zera do miliona. Wito u mnie czasem zacina, jak mówisz. A, nie wiem, czy u was tak. I ja mam pełny zasięg. Nie wiem, ale mogę powtórzyć. Mogę powtórzyć, przepraszam. Troszkę mi przycina, jak mówisz. Nie wiem nadal czemu. Nadal teraz. Okej, zobaczymy. Coś tak jakby przez chwilę było, zobaczymy. Jeżeli będzie coś przycinać, to będę monitować, to będę machać. Ale jest dobrze, teraz jest super na przykład, nie? Także. Może to o te marzenia chodzi. Tak, a powiedz, czyli tak, pierwsze marzenie. Dwa aspekty. A powiedz Vito, jedną rzecz. Czy ty masz coś takiego, że robisz listę marzeń, zapisujesz marzenia, albo jak niektórzy robią sobie mapę marzeń i wizualizują, czy ty raczej stawiasz na tą tak zwaną włoską spontaniczność, bo Włosi generalnie mają taki charakter spontaniczny, a jednak ty masz to poukładane, bo jest i biznes, i te podróże, i rodzina, to wszystko pięknie połączyłeś i jeszcze ta sława, która ci towarzyszy właściwie od kiedy jesteś w Polsce. No dobra, twoja skromność jest nieoceniona, ale tak jest. No jednak to też wiąże się z pewnymi wyzwaniami na co dzień. Jakby nie było, albo są to utrudnienia, albo ułatwienia w niektórych sprawach, więc ty to wiesz. Ale powiedz o tych właśnie marzeniach. Czy zapisujesz, czy robisz listę marzeń, czy robisz listę, coś takiego zapisujesz? I druga rzecz to będzie taka, czy ważny jest i czy zależny też jest ten struktogram, czyli ta osobowość, że jedni to robią, inni tego nie robią, jedni żyją na flow, inni mają to poukładane. Czy można to jakoś połączyć, żeby te marzenia sobie fajnie poukładać? Ja od
20 lat systematycznie robię swoje mapy marzeń, bo niezależnie jaki jest twój charakter według tego kursu, o którym mówiłaś, o naszego mózgu, te trzy części naszego mózgu, niezależnie jaki ty masz charakter, mapa marzeń jest podstawą, aby zmienić swoje życie na taką, jaki ty chcesz. Bo wizualizujesz coś, co staje się twoim celem i żeby nie było, że nasze życie skończy się tylko na marzyć, ale nie realizować. Marzenie... Działanie. Prawda, żeby je realizować. I pierwszy krok to jest właśnie wizualizacja tych marzeń i doszlifowanie kierunki, bo bardzo dużo z tego, co napisałem, realizuję, ale jeszcze mam bardzo dużo przed sobą, bardzo dużo, bo nie wszystko na razie tego, co napisałem, realizowałem, ale zaczęło się od mapy marzeń. Zaczęło się oczywiście w mojej głowie. Czyli obrazy. Tak, bardzo ważne, bardzo ważne. Także... Zastanawiam się, czy zgodzić się. Mapa marzeń jest konieczna. A powiedz mi, bo ja na przykład mam coś, czy wracasz do dzieciństwa? Już powiedziałeś to na początku, ale ja na przykład miałam coś takiego, że dopiero dotarło do mnie, kiedy weszłam na ścieżkę tak zwanego rozwoju osobistego, czyli uczyłam się tego, czym jest świadomość, jak działa nasz właśnie charakter osobowości i te inne wszystkie historie, nawet nie historie, tylko ten ciąg, który się rozpoczął w pewnym wieku, ale miałam coś takiego, kiedy wróciłam do dzieciństwa i pamiętam, ja mieszkałam na wsi i kiedy były ferie zimowe, była otwarta świetlica i my tam chodziliśmy jako grupa dzieci do świetlicy na takie zajęcia. I były takie zajęcia właśnie z rysunku. Była pani, która się opiekowała i były zajęcia z rysunku. I ja nie zapomnę, kiedy jako mała dziewczynka rysowałam palmę. Naprawdę te moje rysunki, dzieci rysowały różne rzeczy, ja nie pamiętam teraz co, ale ja bardzo, bardzo byłam skupiona na palmach i moim takim marzeniem wtedy, skrytym, no bo oczywiście wtedy w tych czasach, w których my byliśmy, no to kto myślał o tym, że pojedzie na wakacje pod palmę, od tak sobie, w ogóle wakacje były w zasięgu nieosiągalnym, ale ja wtedy narysowałam palmę i ja powiedziałam, że ich bardzo uwielbiałam fotografię. To mnie fascynowało. Natomiast powiedziałam sobie, że ja będę kiedyś pod każdą palmą na świecie robiła sobie zdjęcie. I że bardzo marzeniem moim było, żeby na żywo zobaczyć palmę. Wyobrażasz sobie palmę, żeby zobaczyć na żywo. I kiedy wróciłam do tych marzeń, do tych rysunków, do tych wspomnień, to jestem przekonana, że każdy z nas miał coś takiego w dzieciństwie. Kiedy rysował sobie, wizualizował, to była nieświadomie rysowana mapa marzeń. To była mapa marzeń, do której myślę, że warto gdzieś wrócić sobie wspomnieniami, jako dziecko. Bo nieraz mamy coś takiego, że mówimy, czym jest moja misja, jaką ja mam misję w życiu. Ja na przykład, ludzie robią piękne, wielkie rzeczy, że po śmierci stawiają im pomniki, a ja jestem tak zwanym nikim, ponieważ poczucie wartości jest niskie albo nie widzę tych celów. I w momencie, kiedy ja pamiętam, jak kiedyś robiłam takie spotkanie dla kobiet i rozmawiałyśmy o tym, o tej misji, że każdy może być wielki, bo dla mnie kobieta na przykład, która potrafi robić wszelkiego rodzaju, no, chociażby włoskie te makaroniki, moja mama jest mistrzynią w tym, ja to nazywam wszystko jedno makaron, ona jest w stanie się obrazić na to, bo to w ogóle nie jest, każdy ma inną nazwę, natomiast dla mnie to jest misja, że ona potrafi to robić, ona to robi z miłością, z sercem i ja mówię, gdyby nie ty, taka jedna ty, to kto by inny miał to robić, więc jako dziecko mogłaś rysować siebie jako kobietę, albo na przykład rysować owoce, rysować warzywa, mogłaś rysować coś takiego, co już do podświadomości gdzieś docierało, co ty możesz robić, spełniać się, nie tylko w zakresie biznesu i zarabiania pieniędzy, ale pasji, bo wiemy, że z pasji rodzi się najpiękniejszy biznes. Tylko. I teraz
Powiedz, czy ty miałeś coś takiego w dzieciństwie? Bo powiedziałeś, że jako nastoletni wizualizowałeś, chciałeś mieszkać w Polsce. Ale co jeszcze było? Co jeszcze było takiego? Czy ty na przykład rysowałeś, bo już mówisz, że mapa marzeń, to jest obraz, ale czy pisałeś? Ja na przykład też pisałam. Pamiętacie, pisaliśmy listy, pamiętniki. Może warto wrócić do tych może metod, które budują nasze marzenia. Powiedz mi, bo wtedy robiliśmy w radości, a powiedz teraz, jako dorośli ludzie, mamy swoje jakieś przekonania, że musimy jacyś być, lista celów, lista do odhaczenia i idziemy jak te czołgi, bijemy głową w mur, a to w ogóle nie nasza bajka, bo ja nie nadaję się do garnituru, ale ubieram się w garnitur, bo ja chcę być bizneswoman i się męczę z tym, tak? I ten Excel mi gdzieś tam ucieka i wolę robić zupełnie inne rzeczy. Powiedz, w jaki sposób, taki chciałabym tutaj Cię pociągnąć troszkę o ten struktogram, bo to jest ciekawe pewnie dla naszych oglądających, czym on w ogóle jest i tak pokrótce powiedz, trzy główne takie jakby składniki na to, kto może na przykład skupić się na obrazie, kto na jakichś tam celach, liczbach, a kto na przykład może się skupić na tym, że pójdzie gdzieś i coś napisze, zobaczy. Czy jest coś takiego w budowaniu tej mapy marzeń? Jest. Niemniej zanim te trzy punkty, trzy ciekawostki. Od samego Super. Początku naszej rozmowy chciałem Ci to powiedzieć. Trzy ciekawostki dla Twoich widzów, dla naszych przyjaciół, którzy słuchają, widzą, patrzą na nas. Po pierwsze, po włosku, jak wiesz, Regina to Regina. Regina. No, taka ciekawostka. Ciao Regina na przykład. Druga ciekawostka, że to nazwisko, które widzisz, Cassetti, to jest z rodu Cassetti we Włoszech i uwaga, gdzie urodził się mój dziadek, Enzo Cassetti, bo tata Roberto, a dziadek Forlì. Druga ciekawostka. Nie. Tak. Pozdrawiam mamuś, może znasz, tak. Wita rodzinę. Ciekawe. To jest jeden z najlepszych kuchni we Włoszech. Emilia Romagna, ten region, super. Forlì zresztą niedaleko Bologni, niedaleko Rimini, piękne. Forlì to... Lubię. Tak. To też tak. Nieraz byliśmy zobaczyć, gdzie się urodził dziadek Enzo Cassetti. A trzecia ciekawostka, bo wiesz, że ja lubię się bawić, jestem dużym dzieckiem, tak, i trzeba to wiedzieć, kim jesteśmy, a wracamy do tej analizy biostrukturalnej, do tego struktogramu. Trzecia ciekawostka jest tak. Jest taka piosenka Marina, 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 prawda? No, znana w latach 60. i teraz. Marina to jest imię własne. Znana pewnie. Po polsku jest Marzena. Marzena. I ponieważ dzisiaj jest o marzeniach, ja bawię się ze słownictwem polskim, tak się bawię z tym językiem, że będziemy dzisiaj właśnie śpiewali Marzenia, marzenia, marzenia. Tarara, ta, tara, ta, ta. I to były te ciekawostki. Super, podoba mi się. Dla ciebie, Regina. Słuchaj. Podoba mi się. Jeśli chodzi o nasz mózg, bo ten kurs, który prowadzę od 13 lat i który spotkałem w moim życiu 26 lat temu, miałem 27 lat, teraz mam 27 lat temu, bo już 54 mam, więc. Ten kurs zmienił moje życie radykalnie, dlatego chciałem potem stać się trenerem tego kursu, który najpierw oczywiście byłem uczestnikiem, sobie zanotowałem, robiłem notatki i naprawdę zmieniło moje życie prywatne, biznesowe, bo chodzi o komunikację. Komunikację ze sobą, komunikację ze światem, który nas otacza. I teraz, wszystko się zaczyna od naszego mózgu i to jest de facto badania od latach 70. takiego neurologa Paul MacLean, który udowodnił, że nasz mózg ma trzy części. W okresie ewolucyjnym najpierw był jeden mózg, set lat, milionów lat temu,
potem drugi się kształci, potem trzeci. Teraz mózg wygląda, tak jak wygląda jak teraz. Tylko że to jest kilka milionów lat. I teraz każda z tych trzy części, natura, jeśli ktoś wierzy w Boga, to Bóg dał nam te trzy części mózgu, czy natura wyposażyła nam te trzy części mózgu, bo każda z tych trzy części ma swoje funkcje. Więc każda jest istotna, każda jest potrzebna, i każda z tych części mózgu ma swoje zadania. Tak? Tak. Pierwsze, pamiętajmy, że mózg to prawdziwa centrala dowodzenia naszego ciała. Tak? I w komunikacji mózg jest najważniejszym organem. Gdy działa mózg, możesz nie mieć ręki, możesz nie mieć nóg i tak stajesz się niesamowity mówca motywacyjny, Nick Vujicic, prawda? Mamy przykład światowej sławy. Więc w komunikacji w stosunku do ludzi, którzy nas otaczają, do świata, poprzez social media, cokolwiek, komunikacja, w komunikacji mózg jest najważniejszy. Kiedy działa mózg, to możesz komunikować. Możesz komunikować przez obrazy, możesz komunikować przez język pisany, możesz komunikować przez nie tylko mówienie, prawda? Bo niektórzy nie mogą mówić na przykład. Nie? Tak. Ale wszystko jest komunikacją i mózg jest centralą. I teraz, kiedy ty na tym kursie, o którym ty wspominałaś, który ja jestem trenerem, który zmienił moje życie, poznajesz, jaka z tych trzy części jest dominująca w tobie, bo jedna z tych trzy części różni się, albo dwa, bo wiecie, tak jak linie papilarne są inne w każdym człowieku, tak jak kolor oczy, czy wzrost, czy różne włosy masz, nie masz, to się nazywa genetyka, prawda? I skoro się różnimy w różnych organach, to się różnimy również w mózgu. Mózg wygląda tak samo, ale jednak są pewne części, które mają większy wpływ. I to oznacza, że im wcześniej poznajesz samego siebie, twój DNA, twoją naturę, bo one, te trzy części, są bardzo silne. One zostały nam dane, tak jak serce, prawda? Tak jak wszystkie organy, ręka, wszystko jest istotne. Teraz mózg jest trójdzielny, trzy części. I teraz trzeba wiedzieć, jaka z tych trzy części dominuje, bo to jest nasza natura. Do czego zmierzam? Są pewne kursy, Regina, ty dokładnie wiesz, pewne kursy, które bardziej psychologiczne, które jeśli je robisz, powiedzmy, co 10 lat, niech będzie, co 10 lat, może się zdarzyć, że wyniki tego testu psychologicznego są inne. Dlatego, że ty się zmieniłaś. Dlatego, że ty jesteś teraz inna ty, tak? Bo się zmienimy się. Otóż struktogram, który mówi, jaki mózg my mamy, to jest, opisuje naszą naturę, a natura nigdy się nie zmienia. Więc przy 007 takich agentów tajnych, którzy się szkolą, prawda, i którzy mają kamienną twarz, które umieją wszystko, czytać mowę ciała, czytać wszystko i w misiach ludzi, czy nie wiem, czy może być też z innych tajnych służb, CIA, czy nie wiem, KGB, nie ma znaczenia. Mówię o tajnych agentach, które są szkolone fantastycznie, prawda? I teraz, mimo że szkolenia są te same, mimo że na przykład mają ci agenci 30 lat stażu wszyscy, ale różnią się. Mimo że są bardzo podobni, bo mieli te same szkolenia. Różnią się, bo ich natura się różni. Więc są osoby, które mają na przykład jedną część bardziej logiczne myślenia, jedna część jest bardziej empatyczna, druga część bardziej empatyczna, do ludzi, bez ludzi na przykład nie żyjesz, dla ciebie ludzie są jak tlen, gdy logicznie myślą, to mogą samotnie żyć, nie ma problemów. Powiedzmy, że w tym okresie, kiedy był na całym świecie lockdown, to były
osoby, które bardzo cierpili, a to są były osoby, które właśnie mieli tą osobowość, że muszą się skontaktować z ludźmi, muszą być wśród ludzi, muszą mieć życie towarzyskie, prawda? A są inne osoby, te bardziej racjonalne, te z logiczne myślenia, na przykład osobowość taka, która tak naprawdę oni sobie zafundowali lockdown również 10 lat wcześniej, bo oni lubią być sami. Donatorzy. Tak, bo niektórzy... Potem jest trzecia część naszego mózgu, też bardzo ważna, to jest taka waleczna, taka aktywna, taka, która chce jednak dominować, chce rywalizować, lubi wyzwania, lubi sporty, gdzie jest adrenalina, w ogóle lubi sport. I teraz, ponieważ każdy z nas posiada wszystkie te trzy części, wszystkie, to my jesteśmy troszeczkę wszystkiego, nie? To nie to, że nie jesteśmy logiczni albo nie lubimy ludzi, to nie. Ale jednak z tych dominuje albo jednak jest... To jest niesamowity świat, bo przepraszam, kończę, bo psycholodzy, którzy potem w Europie wzięli te badania amerykańskie tego neurologa, uproszczyli wszystko dla nas i de facto kolorowali te trzy części mózgu, zielono, czerwono, niebieskie, żeby było bardziej czytelne, było proste. Słuchajcie, prosty kurs, który da się wykorzystać również tydzień później po kursie, miesiąc później po kursie, całe życie, bo są niektóre kursy, które sam uczestniczyłem, gdzie mimo super fascynacji do tych kursów, ale jednak stosować ich nie było łatwo albo nie jest łatwo. I zobacz, ja pamiętam, zrobiłam taki kurs dawno temu kiedyś. Właściwie cała nasza rodzina zrobiliśmy test. Ja zrobiłam kurs taki trzystopniowy. To było dość dawno, z 8 lat temu, może 10. Było nam potrzebne to bardzo do firmy, kiedy prowadziliśmy działalność, nam było bardzo potrzebne, więc uważam, że to jest świetna sprawa. I później w rodzinie zrobiliśmy test. Wyobraź sobie, jedna zielona, ja tak to nazwę, zielona, czyli ta empatyczna, ta do ludzi, z dominacją zieleni. Z dominantem, zielony, brawo. Z dominantem. I trzech mężczyzn tak zwanych czerwonych w jednym domu. Fantastycznie, rozumiesz? Więc, ale co, ja chcę podsumować teraz, żebyście zrozumieli też, bo ja doskonale rozumiem, o czym mówi Vito. Słuchajcie, więc jeżeli ja tak podsumuję o tym struktogramie i później przejdziemy, jak to się ma do tworzenia naszych marzeń w radości. Po pierwsze, tak zwany czerwony kolor oznaczał tych, którzy lubią działać. Jest działanie, lubią, to są działacze, to nie są ludzie, którzy będą rozgadywać, analizować i nie widzą zagrożeń, tylko działają pomimo zagrożeń. Później są, lubią dominować też, może tak powiedzieć, okej. Okay. Później są ci, jak powiedział Vito, zielony, to jest ten empatyczny, ten do ludzi, ten, który w tłumie, w takich spotkaniach towarzyskich bardzo dobrze się czuje i to, co powiedział, jak tlen, zielony kolor, być może to jest tlen, życie. Więc to jest, ja myślę, trochę taka dominanta również kraju Włochy czy Hiszpania, ponieważ to są ci, którzy lubią towarzystwo ludzi, nawet zaczepiają się na mieście. Rzekomo mi też to jest przypisywane. Mój syn, który jest czerwony, tak, sorry, będę tak nazywać, mówi, jak jesteśmy razem, to on mówi, mamuś, tylko proszę nie zagaduj do ludzi, mamuś, tylko proszę, konkrety i wychodzimy. A ja z kolei, wiesz, zupełnie zielony ma inaczej. No i jest ten niebieski, to ten, który lubi tak zwane tabelki Excel. Jemu się musi zgadzać. On lubi wiedzieć, na przykład, gdzie pojedziemy, o której wrócimy, jak to będzie wyglądać. Lubi mieć to zaplanowane i wszystko zaplanuje. Tak jest. Na zegarek lubi zaplanować. Dlatego ja mam, wiesz jak ja mam zielony, niebieski, a czerwonego troszeczkę. Więc w taki sposób u mnie to się układa. No i teraz wy możecie sobie tak już albo może później się skontaktujecie z Vito i zapytacie, jak to można zrobić, żeby się dowiedzieć, ułatwić sobie życie, nawet z domownikami, ale to jest tak pokrótce. Jeżeli na przykład twoje dziecko siedzi, lubi liczyć, przeliczać, no to tego dziecka nie zmusisz do tego, żeby ono bawiło się z dziećmi. Jeżeli masz na przykład kogoś, kto lubi dużo mówić, lubi
towarzystwo, gotować w jednej kuchni, to tego człowieka nie zmusisz, żeby on siedział i zrobił ci analizę czegokolwiek, więc zostaw tego człowieka w spokoju, ale ten czerwony, to on przychodzi i on decyduje, on jakby zarządza, on działa, więc tutaj to jest taki, kto będzie rządził, tak zwany rządził, więc tutaj ty rób swoje, jemu pozwalaj wykazać się tym, ale to ty i tak jesteś tą szyją, więc ty robisz swoje, ale jemu pozwól zdecydować, żeby to on wypowiedział to ostatnie słowo. Czy zgadza się? Czy tak powiedziałam, tak, żeby było rozumiane? Gratuluję, gratuluję, ponieważ... widać, że byłaś na ten kurs, widać, że mimo 9 lat temu, ale widać, że też zmieniło twoje życie na lepsze, bo używasz nadal słownictwo i wskazówki, które właśnie widziałaś, nauczyłaś się na tym kursie, prawda? Ale ale co powiedziałeś, co mi się bardzo spodobało, że to może się zmienić z wiekiem, z latami, z doświadczeniem. Ja zaczęłam podróżować sama. Od 7 lat cały czas podróżuję. I dla mnie ten czerwony, nie robiłam dawno tego testu, ale mam wrażenie, że czerwony wzrósł. Że jednak u mnie musi być ta decyzja, to musi się zmienić. I teraz można budować marzenia właśnie używając też takich swoich cech, które mamy. Pozwól. No. Właśnie chciałem ci powiedzieć, że właśnie struktogram nie zmienia się, bo on jest twoją naturą. Okay. To znaczy twój kolor oczy. Dopóki nie robisz operację albo nie masz jakieś soczewki, twój kolor oczy będzie zawsze ten sam. Czy twoje linie papilarne, to jest DNA. Więc chciałbym pozwól, że ponieważ jesteś nie tylko jednym kolorem, jeden mały błędzik, który uczestnicy tego kursu potem robią, jest, że chcą jeszcze bardziej uprościć, i więc nazywają ludzi według tych trzech kolorów, tylko gdy bardzo rzadko jest, że tylko jeden kolor dominuje. Tak naprawdę dobrze, że ty mówisz, że jesteś zielono-niebieska, bo też niebieski ma wpływ na twoje życie. Mówiłeś, że najmniej masz czerwonego, tak? Bo tak mówiłaś. Tak. Okej. Okay. W związku z tym tak naprawdę tych rodzajów ludzi, te grupy jest około 10 tak naprawdę, nie tylko 3. Bo oczywiście wychodząc z tego kursu, to chcesz uprościć i raz, dwa, trzy, nie? Czerwono, niebieskie. Nie, jest ich 10, mieszanka. Ja na przykład powiem ci tak, ja jestem zielono-czerwony, tak? Zielono-czerwony. I mam mało niebieskiego. Tak w wielkim skrócie. Mój brat rodzony jest też zielony, tak jak ja, ale ma drugi niebieski. Niebieski. Okay. To, co ja mam mało, on ma dużo więcej, więc zielono-niebieski to jest zupełnie inna osobowość niż zielono-czerwony. Więc owszem, widać, że i ja, i on jesteśmy otwarty do ludzi, mamy tą empatię, tak? Niemniej jednak ten drugi kolor, u niego jest dużo bardziej logiczne myślenie, dlatego na przykład kończył studia ekonomiczne i jest prawnikiem też, więc trzeba dużo czytać, trzeba lubić prawo. To jest świat taki troszkę logiczny, nie? Ja na przykład, zwłaszcza teraz w Polsce, to w ogóle czytać po polsku to jest jeszcze trudniej. Raz, że nie lubiłem czytać bardzo, ale słuchać, na przykład audiobook zamiast czytanie dla mnie jest idealnie. Pamiętaj, pewne kursy psychologiczne, kiedy je robisz, może być inny wynik. Tak, zgadza się, bo na przykład, nie wiem, masz dzieci, nie miałaś dzieci, pracujesz w korporacji, potem pracujesz na własny rachunek. Więc są takie zmiany, że jednak
kursy psychologiczne i testy psychologiczne robione co 5 czy 10 lat dają inne wyniki. Natura jest natura. DNA jest DNA. Więc kolor dominujący będzie do końca życia. Tak? To taka mała dygresja, ale chciałem Ci pomóc też poprawić więcej. Dobrze, tak? Oczywiście. No, okej. Okay. Ja powiem Ci, że teraz już jakby nie skupiam się aż tak na tym, jak kiedyś, bo to jakby samo z siebie płynie, ułatwi to, natomiast ułatwi to naszym oglądającym nas być może zbudowanie tej swojej mapy marzeń, ale w takiej radości, żeby nie męczyć się. No bo zobacz, czasami, tak jak powiedziałeś, są różne kursy, różne szkolenia. Ja teraz będę miała w styczniu budowanie marzeń, od lat robię co rok. No i teraz to jest tak, że ktoś może mówić, ja muszę zrobić mapę marzeń, ja muszę zrobić, nie idzie mu to. I teraz, kiedy on pozna ten swój, chociażby jeden cząstkę tego elementu, który może mieć w sobie, to on to zaakceptuje i powie, okej, ja to mogę robić w radości w inny sposób. I teraz gdybyś podpowiedział, sugerując tylko te trzy, bo to wiadomo, że byłaby całe szkolenie na ten temat, natomiast żeby zasugerować, jeżeli jesteś, na przykład czujesz, że masz coś takiego w sobie, no to zrób, żeby to było w radości, tak. Jeżeli tak, no to tak. Jakie dałbyś takie wskazówki? Więc tak, pytałaś też o inne marzenia, więc od swojego życiorysu do wskazówki, o której ty pytałaś. Jeden z moich pasji, bo pasja daje radość. Widać, że większość ludzi niestety nie idzie do pracy z pasją i dlatego jest smutny. Nie ma tej radości. Ja tylko tutaj zasugeruję. Moi drodzy, jeżeli macie pytania do Vito, to piszcie w komentarzu. Jeżeli macie pytania dotyczące każdego tematu, o który teraz rozmawiamy, to piszcie tutaj i myślę, że Vito będzie mógł odpowiedzieć Wam, ok? Czy to dotyczy Waszych osobowości, czy struktogramu, czy nawet marzenia albo pasji. A może podzielcie się teraz, jaką Wy macie pasję. Tak, ja na przykład, próbuję tutaj pisać, nie wiem, jak się, później, mój adres mailowy, żeby, jeśli ktoś chce, ma jakieś pytanie, to zapraszam tutaj na maila. I nie wiem, komentarze. Wkleimy tutaj adres mailowy. Też nie widzę tutaj teraz. Dobrze, to słuchajcie, wkleimy adres mailowy i jeżeli będziecie mieć pytania, to piszcie do Vito w adresie, który będzie w komentarzu. Tak, i teraz. Wracamy do pasji. Tak. Bez pasji nie osiągasz sukcesu, bo tak ten musisz, prawda, nauczyliśmy się, że musisz, nie działa. Nie działa. Powiedzmy, że musisz jedno, być spójny, to tak, bo wiele osób robi coś, co nie jest według swojej natury i potem nie wychodzi, bo w komunikacji, jeśli ktoś nie jest sobą, nie jest wiarygodny. Ciebie kupują, Regina, dlatego że nareszcie kiedyś podejmowałaś być tylko Reginą, a nie naśladować i Ksiński, i Grekowski. Jesteś sobą. I kiedy jesteśmy sobą i poznajemy samego siebie, prawda, a ten kurs na przykład, który robię, to podstawowa jest poznaj samego siebie, ale kiedy już rozmawiałeś ze sobą, zastanawiałeś, kim jesteś, bądź sobą, nie graj żadnego roli. Więc na pewno to, co musisz być sobą. To na pewno. I pasja. Więc tak, mój tata był pianista, kompozytorem. Więc w moim domu dużo muzyki, bo on nawet w nocy nieraz grał, kreował, tworzył, bo wiecie, wena artystyczna, wena kompozytora to nie jest to, że teraz mówisz, siadam i przychodzi wena. Nie. Tłumaczył mi, ja pytałem się mojego ojca raz, tata, dlaczego już nie tworzysz? Tak się zdenerwował, że prawie, że nigdy, bo obraziłem go, bo mówię, przecież tworzyć to nie jest, że ja teraz decyduję, że o godzinę 10 tworzę nowy utwór. Nie, wena twórca przychodzi. I nieraz przyszła w nocy ta wena i wie on sobie próbował i pisał. I teraz tak, do czego zmierzam?
nie mogłem się nie zakochywać w muzykę. Nie mogłem, bo jednak było wesoło, było muzyka, tata śpiewa w niedzielę, pianino, dedykuje dla mojej mamy jedną piosenkę, więc radość. I więc chciałem też zaczynać karierę. Miałem 12-13 lat, karierę muzyczną. Znalazłem w domu skrzypce mojego dziadka, który też, mimo że był ekonomista, ale miał swoją pasję, grał na skrzypcach. I powiedziałem do mamy, wziąłem te skrzypce, powiedziałem: mama, ja chcę zaczynać drogę, chcę konserwatorium, chcę... Ona się przestraszyła. Przestraszyła się dlatego, że bycia artysta 100% to jest jednak bardzo często chaos wokół ciebie. W twoim życiu wokół ciebie nie ma poukładanego nic, nic. Jeśli jesteś prawdziwym artysta, to jest bardzo trudno. Więc ona się przestraszyła i mówiła: nie. Mamy już jednego artysta w domu, wystarczy. Więc jednak stłumiła moją pasję i wiecie, jak wychodziło? Wiecie, jak wychodziło? Kiedy już mogłem zarobić, miałem 17 wtedy lat i pasja się przekształciła na DJ-a. Ja jestem bardzo zadowolonym byłym DJ-em, bo potem, kiedy już miałem 30 lat i zaczynałem mieszkać w Polsce, no to de facto już musiałem wybierać. I od czasu do czasu jestem też DJ-em w Polsce, tak, również organizuję eventy. Niesamowite, co ja się dowiaduję. Tak. Więc pasja jest ten drive, jest ten kierunek, więc trzeba robić rzeczy z pasją, z radością, tak jak ty mówisz, bo wtedy życie jest piękne, a nie tragedią, nie? Bo oczywiście, że każdy ma różne okresy, łatwiejsze, tak. Trudniejsze, bo jakiś problem zdrowotny w rodzinie, czy coś tam. Nie istnieje życie, życiorys ludzki bez góra-dół. No, to po prostu... Czyli tworzymy marzenia, żeby to były nasze marzenia, to zróbmy to, wróćmy do tego dzieciństwa i zobaczmy, co nas pasjonowało, bo być może teraz zagubiliśmy tą pasję i może warto to marzenie ukierunkować na pasję, żeby tak. Nie kierunkować tak, jak nam szkoleniowiec każe, jakiś na szkoleniu masz zarobić, nie wiem, 5 milionów złotych, no to ty się będziesz skupiał na tym, a pasja pójdzie na bok, nie ma radości. Tak, pasja to język serca, więc słuchajcie waszego serca, ono nigdy się nie myli. Oczywiście są pewne kolory, które mają łatwiejszy dostęp do swojego serca, bo racjonalne to za bardzo racjonalizuje, za bardzo logicznie myśli. Niemniej jednak każdy jest w koniec końców człowiek i człowiek powinien słuchać swojego serca, dzieciństwa, nie dzieciństwa, ale serca, bo to tylko wtedy jest pasja. Tak? Tak. A szkoleniowcy i szkolenia to tylko dają nam, słuchajcie uważnie, narzędzia, nie cele. Cele to są nasze. My dostajemy narzędzia, żeby łatwiej, sprawniej, szybciej osiągać nasze cele. Ale nasze. Nie? Nasze marzenia. Tak, dokładnie nasze. Nasze. I jak ktoś mi nieraz mówi: Regina, ja chcę tak jak ty, to ja mówię: uważaj, bo możesz tego nie dźwignąć. To zakładanie czyjeś, chęć zakładania czyichś butów jest bardzo ryzykowna i wydaje mi się, że o wiele łatwiej będzie, kiedy ktoś usiądzie sobie w ciszy, weźmie tą kartkę, weźmie ten długopis i on czy zechce napisać swoje marzenie, czy zechce je narysować, czy zechce zrobić zdjęcia. Czasami ludzie szukają zdjęć podobnych rzeczy, o których sobie marzą, takich rzeczy materialnych. To jest wszystko okej, bylebyś ty czuł się z tym dobrze i to, co powiedziałeś, jak serce mocniej zabije, zakręci się łza wokół, w poczuciu takiego piękna w tym, co robisz, no to jest to w to idź, a nie to, co trzeba, co wypada, ubierasz maskę i chcesz jakiś tam być, ale to ty tworzysz swoją osobowość. Później, tak, podczas tej drogi. Tak, i teraz ja nie wiem, czy w komentarzach dałem mój adres mailowy, ale nie wiem, czy to, bo ta czat prywatna... Szczerze, jeszcze nie wiem, jak to
ale myślę, że teraz mogę napisać jakąś kartkę i wtedy robimy tak jak dawno temu. To znaczy napiszę adres i kto chce sobie zanotować. Przepraszam, bo... Podyktujesz jeszcze? Ania Bednarska jesteś tutaj chyba, albo Basia Lipka. Wpiszcie proszę adres, który podyktuje Vito. Jaki masz adres? Okej. I teraz tak. W jak Vito, Waldemar. w.kassetti@gmail.com. Okej. Przepraszam, że tak prymitywnie z karteczką. Bardzo dobrze. Trzeba dać sobie radę. I teraz powoli, kochana moja droga, pomimo, że zobacz, ja bym miał jeszcze tak samo, ty jesteś osobowość wulkaniczna, powoli musimy lądować, tak. Dlatego, że zbliża się 10. I ja wiem, zwłaszcza kto jest dominanty zielony, to może gadać ze sobą godzinami. Bo jeśli byśmy byli dominantę niebieska, to nasze rozmowy byłyby bardzo krótkie. Takie zadaniowe, takie no, do tego stopnia, że wiele osób, które jest przeważnie niebieski, to ogólnie woli pisać niż mówić. Maile i pisemnie. Może ostatnie pytanie i na dzień dzisiejszy. Moi drodzy, zazdroszczę twoją Australię. Zazdroszczę twoją. Piękna powinna być. To teraz powiedz, jak w ten zimowy, smutną dla niektórych porę roku, zimną, jak w radości się zatrzymać i tworzyć tą pasję, tworzyć to marzenie? Obraz, dźwięk, co zrobić, żeby to marzenie już sfinalizować, żeby zrobić i na czym się tak skoncentrować, żeby już teraz jedno marzenie, żebyście mogli podczas tego live'a napisać tak, mam, złapałem. Co takiego złapałeś, więc z jaką dałbyś wskazówkę, jak to chwycić, żeby to już uruchomić w energii? Trzeba tak, niektórzy będą chodzili na spacer, wychodzą, bo trzeba się skupić nad sobą. My zawsze mamy dużo rozpraczaczy wokół nas. Żeby rozmawiać ze sobą, musi być cisza albo ulubiona muzyka. Nie? Ulubiona muzyka. Musimy może zamknąć oczy, słuchać muzykę, może swój spacer w lesie, czy swój spacer bez telefonów, bez przerywania, bo musimy my tutaj się skupić nad sobą. Niektórzy nazywają medytację, niektórzy nazywają skupienie się, ale musimy rozmawiać ze sobą i sięgać w sercu to, co naprawdę kochamy, to, co naprawdę lubimy, bo później ja wiem, że nawet jest zimno i szaro bardziej niż latem, oczywiście, bo Polska wiosną i latem jest zielona, słoneczna, piękna Polska latem, piękna. Teraz już nie jest, bo wiemy jak to jest, ale kiedy masz pasję, to słońce zawsze jest z tobą. Słońce zawsze, rozgrzewasz zawsze. Tak. Chciałam to właśnie powiedzieć, że ja akurat na moim kursie, kiedy robimy marzenia, bogate marzenia i bogate to nie chodzi tylko o pieniądze, jak niektórzy mogą kojarzyć, bogate marzenia to takie, kiedy odsuniesz te przekonania, te programy, ten świat zewnętrzny, te wszystkie bodźce z zewnątrz i dotrzesz do rdzenia, nawet niejednokrotnie płacząc, no to wtedy wydobędziesz te prawdziwe marzenia, te swoje marzenia i teraz dopiero możesz tworzyć, podlewać, działać, otaczać się, czy to środowisko, zapraszam do społeczności Regina Bukowska Świat, sprzyjające, nie wiem, czy ty masz swoją grupę zamkniętą ludzi, bo w naszej społeczności wspieramy się, piszemy o swoich efektach, zadajemy pytania, albo mówią, o, zatrzymałam się, weszłam w dziurę, więc tutaj jest zawsze to wsparcie i wtedy budujemy to marzenie, które rozkwita, no i tak niech pozostanie właśnie w pasji. Dzięki ci bardzo za to, że poruszyłeś temat pasji, że poruszyłeś tutaj temat dotarcia do siebie. Cisza,
jest to język duszy, mamy ten mózg, który jest odpowiednio skonstruowany, zbudowany. Jak ktoś mówi, wyrzuć myśli, myśl, czuj sercem tylko, ja uważam, że jesteśmy tak skonstruowani, że mamy używać wszystko, co dostaliśmy, jak powiedziałeś, od Boga. Wszystko jest nam potrzebne. Skoro nam jest dane, to znaczy, że nam jest potrzebne do kreowania marzeń. A marzenia są nam dane po to, żebyśmy mogli się cieszyć i mieć do tego, do czego dążyć. Bo jeżeli nie mamy marzeń, to dryfujemy jak dzieci we mgle i wtedy budujemy marzenia innych ludzi tak czy inaczej, bo mamy po prostu, nie widzimy swoich marzeń. Więc myślę, że tak widzisz podobnie. Tak, tak. I zamykałbym naszą rozmowę z pioseneczką dzisiejszą Marzenia, marzenia, marzenia w rytmie Marina, Marina. Marzenia, marzenia, marzenia. I wolno Chrystus pozar. Super, brawo. Brawo, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za to, że wziąłeś udział, że zainspirowałeś tutaj społeczność. To się rozejdzie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Kochani, tutaj już widzę, że jedna z uczestniczek wpisała adres do Vito. Dziękuję Ci bardzo, kochanie. Jeżeli macie pytania, piszcie do Vito. Zapraszam Was bardzo serdecznie do udostępniania tego live'a. Niech ludzie tworzą swoje marzenia w sposób taki, jaki czują. Niech ta pasja w nich rozkwita i niech idzie to piękne w świat. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was. Cześć.